Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Piotr Bachulski. Dzisiaj chcemy porozmawiać o kandydatach na prezydenta. Kto kogo lubi, kto na kogo zagłosuje. Ze mną w studio jest pani redaktor Aldona Zaorska. Witam serdecznie. Dzień dobry. I naszymi gośćmi są pan Robert Bąkiewicz, Media Narodowe, i pan Piotr Szlachtowicz w Realu 24. Jest z nami również na Skype'ie pan Janusz Zagórski z niezależnej telewizji NTV. Witamy. Miło mi, witajcie. Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o kandydatach na prezydenta. Każdy z nas ma swoje typy. Chciałbym zapytać właśnie, kto jest naszym ulubieńcem? Pani Aldona, poproszę. No, moim ulubieńcem jest prezydent Andrzej Duda, zdecydowanie. Myślę, że jest kandydatem, który dzisiaj no, daje Polsce największe bezpieczeństwo. Ja nie mówię tutaj o jakimś urodzie czy też innych walorach osobistych, ale o doświadczeniu w polityce, o tym, co może zrobić, co robi, co mówi, co deklaruje i w czym już się sprawdził. Zatem uważam, że no, doskonały nie jest, ale jest moim ulubionym kandydatem na prezydenta zdecydowanie w tym momencie. Jedynym, którym. Panie Robercie, jest. Media Narodowe. No ja nie mam zdecydowanego kandydata. Wiadomo, że najbliżej ideowo jest mi do Krzysztofa Bosaka i myślę, że tutaj bym poszukiwał gdzieś jakiejś sympatii. Myślę, że profesor Piotrowski to też jest osoba, która no, ideowo, poglądowo w dużej mierze ze mną pokrywa się z moimi poglądami. I w tych osobach bym poszukiwał jakiejś osoby, którą ewentualnie będę głosował. Podobał mi się ostatnio pan Żółtek, który występował w debacie. Myślę, że niekonwencjonalnie. Też się zgadzam z wieloma jego tezami i z jego poglądami, no ale oczywiście raczej z uśmiechem na ustach mówię o tym, te Menelowe plus słynne, myślę, że rozbawiło wszystkich. Profesor Piotrowski i Krzysztof Bosak to są osoby, pomiędzy którymi ja się poruszam. Panie Piotrze, chciałem powiedzieć mocno, że wszyscy won za panem Cejrowskim, szczerze, bo ja tak obserwuję tę kampanię od początku. Jestem bardzo rozczarowany przede wszystkim, że władza robiła wszystko, żeby zrobić to 10, potem rzuciła to na 28, ale zacznijmy, no kandydaty, bo o kandydata państwo mnie pytają. Przychyliłbym się do tego, co powiedział Robert Bąkiewicz, to znaczy przede wszystkim bliżej mojemu światopoglądowi Krzysztof Bosak, Mirosław Piotrowski, tych dwóch. Andrzejem Dudą jestem bardzo rozczarowany tą prezydenturą. Uważam, że można było zrobić wiele i nie zrobiono nic. Jestem rozczarowany chociażby odrzuceniem takich symbolicznych kwestii jak zdegradowaniem generałów czy zawetowaniem jednej z ustaw, która miała reformować wymiar sprawiedliwości. Co nie oznacza, że będziemy chyba stali, bo tak wyglądają sondaże, chociaż też im nie wierzę do końca, ale raczej będziemy stali przed dylematem w drugiej turze, czy Trzaskowski, czy Duda, no i chyba tutaj nie ma żadnych. No i zaraz do tego wrócimy, bo na razie bądźmy jeszcze przy pierwszym głosowaniu. Chciałem pana Janusza Zagórskiego zapytać. Panie Januszu, pan jest chyba w większości jakiś raczej takim osobą apolityczną. No jako politolog apolityczny, tak. Powiem szczerze, że też mam olbrzymi problem, jeśli chodzi o wskazywanie kandydatów. Oczywiście są tacy, którzy mają więcej plusów w moich oczach i myślę, że w tej dyskusji zapewne będzie można jeszcze o tym powiedzieć. Ja to, jakbym miał kandydata marzeń stworzyć dla siebie, to bym po prostu go złożył z kilku postaci. Przykładowo z pewnych elementów programu Krzysztofa Bąkiewicza, pana Krzysztofa, mówię tutaj o kandydacie Konfederacji. Krzysztofa Bosaka.
Bosaka. Bosaka, tak. Wziąłbym pewien element z historii pana Tanajno, ale ten dotyczący demokracji bezpośredniej. Dzisiaj tego nie słyszę u niego i parę innych złych rzeczy słyszę, więc już też tutaj w moich oczach zblad. Wziąłbym paradoksalnie z Hołowni te jego takie kwestie ekologiczne, bo on mocno je stawia u nas w NTV, to są bardzo mocne rzeczy. No i tak w gruncie rzeczy, no tutaj to bym się w tym generalnie zamykał. No tam każdy kanał coś tam sensownego ma, no natomiast wiadomo, kto zostanie na placu boju i ta decyzja, co zrobić. Dla nas to jest wybór między mniejszym a większym złem, a niektórzy od nas mówią, że na żadnego z tych dwóch, co mają być w tej dwójce finałowej, nie są w stanie zagłosować, ale to jest kwestia jeszcze do dyskusji. To tak, żeby nie przedłużać. Za chwileczkę jeszcze poprosimy, natomiast prawda jest taka, że jest dwóch kandydatów, którzy mają szansę wejść do drugiej tury, czy też niektórzy marzą i z jednej i z drugiej strony, że będzie tylko jedna tura i każdy ich kandydat wygra, tak? Mówimy o Dudzie i o Trzaskowskim. Ja również jestem za tą częścią narodową, powiedziałbym, że marzy mi się, żeby Konfederaci odgrywali większą rolę. Ale też ich obecna sytuacja no nie jest, nie zachwyca. Mnie osobiście nie zachwyca. No mają różne wpadki. Natomiast tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed spotkaniem o panu Wilku, który nie jest posłem, ale jest członkiem Konfederatów, który mówi, że zaciśnie zęby i będzie głosował na Trzaskowskiego w drugiej turze. No to jest absolutne jakieś kuriozum, bo jak może człowiek, który ma jakiekolwiek, wyznaje wartości katolickie, narodowe, jest patriotą, może głosować na kogoś, kto reprezentuje totalne lewactwo. No umówmy się, to w mojej ocenie Rafał Trzaskowski nawet nie reprezentuje totalnej opozycji, oni są nikim, jeśli chodzi, widać jego to lekceważenie, ale on reprezentuje bardziej to europejskie lewactwo, z którym jest związane, myślę, że nie tylko ideowo. Pani Aldono, jak pani widzi pierwszą turę? Kto powinien, znaczy no wiemy, że wejdzie Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda. Andrzej Duda wielu rzeczy nie spełnił z tego, co obiecał. Niemniej jednak no, żyjemy w jakichś realiach. No, mamy tylko tych dwóch, tak? No, między jednym niezbyt satysfakcjonującym, a drugim szatanem, wręcz powiedziałbym. No mamy dwóch. No, mamy do wyboru albo Polska biało-czerwona, narodowa, Polska dbająca o politykę historyczną. Oczywiście to na pewno można było zrobić lepiej i trzeba robić lepiej niż jest robione. Polska, która wiąże się sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, stawia na ten sojusz. Albo mamy Polskę tęczową, Polskę opartą na zasadzie hulaj, dusza, piekła nie ma. Polskę opartą o jakieś lewackie ideologie, którą reprezentuje Rafał Trzaskowski. To jest ten wybór i niezależnie od tego, jak dzisiaj obaj kandydaci ubierają w gładkie słowa swój światopogląd i jak bardzo unikają kontrowersyjnych tematów i odpowiedzi na kontrowersyjne pytania, starając się może łagodzić język, którym posługiwali się wcześniej, mówię zwłaszcza o Rafale Trzaskowskim, tak trzeba po prostu patrzeć, co jest między wierszami, co jest za nimi, kto za nimi stoi i w którym marszu oni pójdą, czy pójdą w Marszu Niepodległości, czy pójdą w paradzie LGBT. I tutaj odpowiedź jest jasna i oczywista. I niestety, ponieważ to jest też polityka międzynarodowa, to oznacza wejście do konkretnego obozu międzynarodowego, albo tego, który tworzy Trump, państw narodowych, albo tego, który tworzy Angela Merkel, czyli jednego wielkiego eurokołchozu, w którym Niemcy odgrywają wiodącą rolę, co dla mnie jest przerażające, żeby Niemcy odgrywali wiodącą rolę w Europie i jeszcze, tak jak Radek Sikorski był łaskaw stwierdzić, to jest pożądane i jest to dla mnie przerażające. Więc ten wybór, to właściwie nie ma wyboru. No nie ma wyboru, jeżeli w drugiej turze będzie Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda. Kogo pan widzi, panie Robercie, na Marszu Niepodległości? Chciałbym się odnieść. Znaczy, ja jako katolik chciałbym, żeby Rafał Trzaskowski też poszedł z nami, ale po prostu zmienił swoje poglądy, tak? No tak, na ile to jest możliwe, to pewnie jest, moglibyśmy inną rozmowę długą przeprowadzić. Ja natomiast uważam, że trzeba pamiętać, ja się w dużej mierze zgadzam z panią redaktor
Aldoną Zaorską, ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że my w tym sojuszu z Amerykanami, no w, jakby w pakiecie dostajemy też LGBT, o którym pani mówi. No, przypominam, ostatnio pani ambasador Mosbacher pouczała pana prezydenta Dudę o tym, że nie może się wypowiadać w taki sposób urągający środowiskom LGBT. Pamiętamy o tym, jak ambasada amerykańska wspierała w zeszłym roku tutaj paradę równości w Warszawie, prawda? I to nie jest takie jednoznaczne. Oczywiście Stany Zjednoczone są potężnym państwem i potężnym sojusznikiem, ale nie wszystko, co stamtąd idzie, musi być do końca dobre. Ale zgadzam się z porównaniem takim, że mamy do wyboru, no, oczywiście nie mamy idealnych tutaj kandydatów, bo w demokracji nigdy nie ma idealnych kandydatów. Zawsze to jest jakiś kompromis, który nawet przychodząc do komisji wyborczej, wrzucając kartę do głosowania, to sami z sobą podejmujemy jakiś kompromis, bo zawsze znajdziemy jakieś rzeczy, które nam się nie podobają w jakimś konkretnym kandydacie. Ale faktycznie druga tura wyborów to jest druga tura wyborów, która będzie pomiędzy panem Trzaskowskim a obecnym prezydentem Andrzejem Dudą. I tutaj z mojej perspektywy wydaje mi się dosyć jasne, w którą stronę powinniśmy się, opowiedzieć. Chociaż mówię, krytykuję permanentnie pana prezydenta Dudę za to, za swoją politykę w trakcie własnej kadencji. No ale no, pan Trzaskowski, słynący na przykład ostatnio z sytuacji dotowania Antify, czyli tak naprawdę nowych rewolucjonistów XXI wieku, tak, dając im prawie 4 miliony złotych na jakieś szkolenia do walk ulicznych. No ale dlatego, tak jak powiedziałem, to jest człowiek, który reprezentuje nawet nie polską opozycję, możemy się z nich śmiać, bo oni zbyt inteligentni nie są. No, mamy przykłady, zamienili Schetynę na Budkę i tutaj jakiś poziom inteligencji nie pojawił się. Więc to do końca chyba nie jest tak, że on reprezentuje nawet te polskie jakby inne myślenie, to lewactwo polskie, tylko to europejskie. Tak, żeby, on jest bezideowy według mnie, panie redaktorze. To jest człowiek bezideowy. Opłaca mu się być, wyrażać te liberalne dyrdymały i te lewackie. I dlatego tak. Ale tak jest wychowany. Ale tak jest wychowany. Przecież ja myślę, że jeśli by mu się opłacało na klęczniku klękać w katedrze praskiej, to by tam klęczał, a że bardziej się opłaca... Czyli uważa pan, że bardziej sprzedajne to są sprzedajne postacie? No oczywiście, no tutaj... Pani Aldona mówiła o sympatii czy sympatii do Niemiec i spoglądania w stronę niemiecką. No, to jest w ogóle absurdalne działanie polityczne. Mówienie o czymś takim w Polsce to jest po prostu zdrada, dlatego że Niemcy w tej chwili już po tym koronawirusie, czy w trakcie tego koronawirusa odbudowują swoją potęgę, ale robią to permanentnie od iluś lat, ale w tej chwili widać ewidentnie, że przechodzą do takiego konkretyzowania tego tworzenia tej czwartej Rzeszy. No i my stoimy na drodze tej czwartej Rzeszy, czyli... Ale czy jest pan pewien, że to oni budują, czy ja wiem, że oni chcą zbudować czwartą Rzeszę, ale z tego, co dochodzą nas słuchy, to jednak niemiecka gospodarka jest w dużym deficycie, jest w dużym kłopocie, szczególnie przy polityce Stanów Zjednoczonych. I oczywiście możemy też zarzucać prawicy, tak, czy prezydentowi Dudzie, że zbyt dużą uległość, tak? Wiemy, że Amerykanom w stosunku do Amerykanów należy być twardym, tak? Nie podoba mi się absolutnie zachowanie pani ambasador Mosbacher, która sobie pozwala na jakieś tutaj dowodzenie. To jest śmieszne w ogóle. Ona robi się... To słowo, ktoś ją wysłał. Tak? No ale nie, to, że ją wysłał... Ktoś ją nadał, panie, przepraszam za słowo. Tak, ale to ktoś z naszej strony jeszcze powinien jej powiedzieć, gdzie jest jej miejsce. Z tym szacunkiem do kobiety i do pani ambasador. Nie zrobi tego prezydent Duda. Proszę zauważyć też, że pani Mosbacher jest ambasadorem z nadania przez Donalda Trumpa i jest właściwie pierwszą osobą, która jest taką panią ambasador z towarzystwa. Wszyscy poprzedni to byli związani bardziej z agenturą wpływu, to byli bardziej byli ambasadorowie na placówkach w Rosji po doświadczeniach rosyjskich, więc to też dużo mówiło nam, kogo nam tutaj chcą przysłać. Dzisiaj Niemcy nam przysyłają byłego szefa wywiadu
niemieckiego. To też nam dużo mówi, ale w dalszym ciągu uważam, że jednak powinniśmy się zachować bardziej poważnie, znaczy wymagać więcej od pani Moszbacher, żeby nie biegała tutaj po polskiej ziemi i nam mówiła, co mamy robić, co mamy myśleć, bo ona nie myśli tak jak my, więc powinna zachować się inaczej. Panie Piotrze, bo przerwałem panu. Chciałem nawiązać do tego, co mówimy tak naprawdę, jeśli chodzi o same wybory. No mamy problem, mamy duży problem. Mamy problem przede wszystkim z samymi wyborami, no bo mnóstwo fachowców, chociażby z ruchu kontroli wyborów, mówi o tym, że te wybory już są niekonstytucyjne. Tak? Gdy patrzysz na konstytucję... To znaczy, jeśli Duda wygra, to one będą bardzo niekonstytucyjne. No tak, no tego też się to obawiam. Bruksela tak? nam o tym powie. Też się tego obawiam. Ja mam wątpliwości co do głosowania również tego takiego mieszanego, to znaczy, że nie bezpośredniego, ale też korespondencyjnego. Tak? Mam wątpliwości, no ale zostawmy, skupmy się na chwilę na samych kandydatach. Oczywiście zgodzę się z tym, że w drugiej turze nie ma wyboru. Znaczy jest wybór, Andrzej Duda, tak? Rozumiem ogromne, przepraszam za słowo, wkurzenie elektoratu Konfederacji, bo to jest elektorat złożony z wielu oczywiście grup społecznych, ale który mówi, że chcemy zmian. Chcemy nie jakichś tam zmian, tylko chcemy prawdziwych zmian, tak? Chcemy, żeby były niskie podatki, chcemy, żeby było w urzędzie prosto, chcemy, żeby żyło się normalnie, tak? Przynajmniej jak w tych krajach, które pod względem ideologicznym stały się nienormalne, mówię o zachodnich krajach, ale pod względem gospodarczym cały czas jeszcze funkcjonują na taki sposób. Tak, ale Konfederaci muszą, chcemy, żeby było na prawo od PiS coś bardziej zdecydowanego i stawiamy oczywiście na Konfederatów. Tak? Mogę wytykać Konfederacji mnóstwo błędów, wytknę to, tak co pan wcześniej powiedział PiS-owi o Wilku. Wilk to było, pan Wilk popełnił totalną gafę. Gafę to mało powiedziane, błąd. Oczywiście Konfederacja się odcięła. Może tak po prostu myśli. No są jakieś grupy w Konfederacji. Ale to go dyskredytuje zupełnie. Ale umówmy się, kandydowanie Krzysztofa Bosaka, który całkiem sobie fajnie radzi, niektórzy mówią, że wypadł świetnie. Ja uważam, że najbardziej merytoryczną debatę. Dokładnie tak, prowadzi, ale tak? Oni są w dalszym ciągu jeszcze na takiej fali wzrostowej. Tak? Konfederacja dopiero za 2-3, czy tam nie wiem, kiedy będą następne wybory, może wcześniejsze, zdobędą, powiedzmy, że zdobędą 2 razy więcej głosów, będą zaczną się liczyć i też może tak, ustalą wspólną politykę, żeby nie tym, było każdy tutaj, że jeszcze nie są gotowi na to, żeby dać prezydenta, tak, Polsce. Tak, dokładnie. Ale tak. Ja jeśli mam zarzut do Konfederacji w tej kampanii, chociaż nie do końca, bo ta kampania była taka przez tego koronawirusa była no nie taka pełnowymiarowa, nie można było ją wrzucić, dać. To tylko jedno, że jednak nie pokazali Konfederacji, nie pokazał Krzysztof Bosak, że rośnie ta alternatywa. Ona nie jest jeszcze gotowa, ale że rośnie i że nie wyliczyła tak dokładnie. Myślę, że mocniej trzeba było wyliczyć Andrzeja Dudę tego, co nie zrobił, żeby, mam nadzieję, zrobi w drugiej kadencji. No tak, ale to, co zarzucamy Konfederacji, to jest takie wpisywanie się wręcz, takie no niepoważne wpisywanie się w kampanię, w politykę totalnej opozycji. No ja na miejscu Konfederacji uciekałbym jak najdalej od opozycji, od totalnej opozycji, ponieważ dla mnie to są ludzie zupełnie niepoważni, to nawet nie są inteligentni. No jeśli wcześniej nabijano się z prawicy, że jest jakaś zacofana, to ja myślę, że właśnie ta totalna opozycja, którym się wydaje, że jest niezwykle inteligentna, to są ludzie w większości, no wybitnie, bardzo mało, delikatnie mówiąc, nie są inteligentni. Tak? No, ich idolem był Tusk, który też do jakichś wybitnych intelektualistów nie należał, a zrobił ogromną karierę, oczywiście wiadomo, że poprzez interesy, które prowadzili z Niemcami. Tak? No wybór chociażby i stawianie na Niemców właśnie w tych okolicznościach. Właśnie chciałem, jest tylko, błędem, chciałem tak? tylko jeszcze na moment, bo zapomnieliśmy, panie Januszu, bardzo pana przepraszam, nie zapomnieliśmy o panu, ale tutaj taka gorąca dyskusja. Gdyby pan był uprzejmy, panie Januszu, powiedzieć, chcielibyśmy pana opinię usłyszeć na temat tych różnic. Ja rozumiem, że aż pan nie musi wybierać między Bosakiem a Dudą. Patrzy pan na to szerzej trochę. Tak, znaczy pierwsza sprawa to uważam, że wszyscy kandydaci tak naprawdę zapomnieli o najważniejszej rzeczy, która zdarzyła się w ostatnich kilku miesiącach. To, co przeżyliśmy z tak zwaną pandemią, my to nazywamy pandemią, to jest po prostu tak dramatyczna i jednocześnie potężna rzecz, można powiedzieć operacja, robiona oczywiście w pozycji ponadnarodowej. Ktoś mi oskarżył o teorie spiskowe, ale są rzeczy, które się sprawdzają. Ja uważam, że jeżeli my przyzwalamy na ten gigantyczny przekręt, jakim się zderzyliśmy, jeśli chodzi o ten tak zwany koronawirus, jak my się zgadzamy i nie tworzymy po prostu jakiegoś oporu intelektualnego i nie zadajemy ważnych pytań, które
które należy zadawać, to my się poddajemy jakby rozgrywkom tym potężnym międzynarodowym grupom, które rozgrywają nas nie od dzisiaj i zaczynamy się kopać, że tak powiem, po kolanach w ramach tego grajdołka naszego, gdzie oczywiście są ważne sprawy, ale może się okazać, że są dużo ważniejsze, które płyną nam z tej całej globalnej opresji, która się tworzy nie od dzisiaj i tutaj w pewnych środowiskach, nie ukrywam, ona jest bardziej zauważana. No, zauważona była w Konfederacji, tutaj może bardziej niż pan Łosak, tą stronę prezentował Grzegorz Braun, mówiąc o tych różnych zagrożeniach w różnych stacjach, w Realu, ale gdzie tylko można. Natomiast myślę, że języczkiem uwagi, wracając do tego, co wy mówicie tutaj, bo to oczywiście koniec końców i tak się rozegra, to ja patrzę na to w ten sposób, słuchajcie, że zadecydują ci, którzy są jakby niezdecydowani do końca. W tym sensie, że tak jak my jesteśmy ani lewica, ani prawica, mamy swoje bardzo precyzyjne poglądy, jak mówię, w Gazety Warszawską pobieramy w tylu punktach i tutaj nie ma zmiłuj się, a gdzie indziej jesteśmy trochę w innym miejscu. I nie są to jakieś zgniłe kompromisy, tylko po prostu taki pewien pogląd na świat. I tutaj dla mnie takim probierzem będzie to, co jest dla mnie strategiczną rzeczą, czy w czasie tej drugiej tury, bo w pierwszej tak mam tego deficyt, będzie wyraźnie powiedziane, że co jest najważniejszym elementem w ogóle życia ludzkiego, oprócz oczywiście ochrony życia, to jest również prawo obywatelskie, prawo do ochrony własnego ciała, prawo do własności właściwie nad własnym ciałem. Jeżeli ktoś z tych kandydatów w sposób jednoznaczny i wyraźny nie opowie się przeciwko przymusowi szczepienia, to jest jeden z elementów opresji nowego porządku świata, to dla mnie to on po prostu jakby, on i tak nie wie, w jakim świecie żyje, albo też on po prostu zagraża mojemu bezpieczeństwu i właściwie bezpieczeństwu wszystkich Polaków, ponieważ on będzie zachował się dalej tak samo, jak zachowuje się cały ten projekt, który przechodzi przez Polskę, prawie przez wszystkie kraje świata i demoluje nam po prostu gospodarkę, a my po prostu się przyglądamy, liczymy straty i udajemy, że tak nie musiało być, że tak było, bo tak musiało być. Jak to w ogóle tak nie musiało być? I tutaj według mnie jest ten rdzeń, w którym powinniśmy tę debatę w mediach niezależnych postawić. One się pojawiają, te wątki, ale rzadko i przepraszam, ale chciałem przynajmniej ja tutaj w tym miejscu z tym wyjść i powiedzieć, że dla nas, dla naszego środowiska to jest ważne i głosować będziemy przede wszystkim pod tym kątem, kto czuje, co to znaczy nowy porządek świata, co to jest i kto po prostu jest w stanie powiedzieć, czy na przykład Trzaskowski, czy Duda jest bardziej za, czy bardziej przeciw. Oczywiście Trzaskowski dla mnie się nie nadaje z tysiące jeszcze innych względów na to być prezydentem i to jest dla mnie dramat. Natomiast pan Duda niestety nie spełnia pewnych elementarnych rzeczy dla mnie, które oczekiwałem, że jeszcze spełni. Obrony Polski przed tym gigantycznym naporem, jaki, o którym wcześniej powiedziałem. Panie Januszu, tak, dobrze pan poruszył sprawę koronawirusa, czy też, jak mówimy, koronaświrusa, bo dla wielu z nas, my to o tym pisaliśmy również w warszawskiej gazecie, to jest mistyfikacja, to jest wykreowany problem, który ma nas jakby no, pozamykać w domach i narzucić na pewną narrację. Mamy postępować tak, jak właśnie chcieliby od nas oczekiwać ci, którzy rządzą światem. Jak to nazywają deep state, czy też ukryta władza, masoneria, jakkolwiek to nazwiemy. To jest bardzo dziwna sytuacja i dobrze pan to poruszył. Myślę, że powinniśmy do tego tematu wrócić w kolejnej audycji, jeśli chodzi o tę pandemię, bo wiemy, że zbliża się, przynajmniej tak nam zapowiadają, że już będzie drugi etap. W moim przekonaniu oni chyba jeszcze nie uzbierali wystarczająco dużo pieniędzy na swoje projekty. Tak, panie Januszu? Tak, ja się z panem zgadzam całkowicie, ale zwrócę uwagę, że w kampanii prezydenckiej, kiedy my mówimy o sprawach narodowych, a to jest sprawa narodowa, żaden z kandydatów tego tematu nie stawia jako ważny, jako istotny. I to dla mnie jest bardzo... Ja już nie mówię o tych mainstreamowych kandydatach, bo oni z reguły są dla nas po prostu w ogóle spoza układu. My jesteśmy bardzo antysystemowi. Ale to, że nie pojawia się to tak, powiedzmy, u tych innych, no trochę właśnie mówię, ratuję pana Krzysztofa Bosaka, tutaj postać Grzegorza Brauna, który no mocno jakby w jego przecież jest w komitecie, no nadrabiał w tą stronę i w tym sensie trochę go wybrania, ale pan Bosak na przykład nie powiedział jednoznacznie, czy jest przeciwko przymusowi szczepień, a dla mnie to jest tak, jakby ktoś się miał prawo dobierać do mojego ciała tak po prostu, no z wyniku jakiejś chorej ideologii, którą ktoś nazywa naukową w danym momencie i sobie rości prawo, żeby mnie wziąć, zakuć kajdany, zabrać do jakiegoś ośrodka i po prostu mi coś wszczyknąć, a mam podejrzenia, że to, co mi wszczyknął, może być absolutnie niebezpieczne dla mnie, dla po prostu dla wszystkich ludzi, może to być niebezpieczne. Będzie niebezpiecznie dla pana i dla rodziny, jeśli panu nie wstrzykną, tak. Bo wtedy zamkną pana w więzieniu albo nas wszystkich, ponieważ uznają nas za szkodników. Utrudniamy ich politykę. Chciałem poprosić panią Aldonę Zaorską, która chce na pewno na temat koronawirusa. Ja chcę powiedzieć a propos szczepień, że w Polsce istnieje ustawa o szczepieniach obowiązkowych i ona jasno precyzuje, że
jest ten przymus w przypadku szczepionek, które zostaną wpisane na listę obowiązkowych szczepień, jest ten przymus, gdzie można tak zwanego delikwenta, który się sprzeciwia, rzucić o przysłowiową glebę i zaszczepić. Natomiast jeżeli chodzi o tę szczepionkę konkretną na koronawirusa, no to przecież padło pytanie w debacie, kto jest za obowiązkowymi szczepieniami. Zdaje się, tylko pan Witkowski stanowczo powiedział, że jak najbardziej trzeba obowiązkowo kupić i cały naród zaszczepić, a prezydent Duda powiedział, że owszem, kupić trzeba, ale powinno to być dobrowolne, więc póki nie zostanie to jakoś usankcjonowane ustawą, czy też rozporządzeniem, bo to chyba musi być rozporządzenie ministra, no to jednak ci kandydaci na razie mówili o dobrowolności tych szczepień. Zresztą tak powinno być, tak jest na Zachodzie, że te szczepienia są w większości dobrowolne. Ale to, przepraszam, tylko, bo to byłby świetny pomysł, bo ci, którzy mają przekonania te lewicowe, prawdopodobnie zaszczepiliby się w pierwszej kolejności. I my wiedzielibyśmy, kto jest kim, prawda? Bo prawica. Tak, tu się nie zgodzę, ponieważ inaczej, ja jako człowiek, który ma przekonania prawicowe, byłem bardzo sceptycznie nastawiony do szczepionek w ogóle o tym temacie, że mam wolność i tak dalej. Te ostatnie miesiące przekonały mnie do tego, co pan mówił Zagórski, że tak, że trzeba tego bronić, bo to jest jakiś punkt wyjściowy. A z drugiej strony myśleliśmy w Realu 24, że nigdy nie przebijemy, że nie dotrzemy do lewej strony. Otóż docieramy, bo ta lewa strona, powiedzmy, jest nie taka, że ci, którzy tam maszerują LGBT i domagają się jednopłciowych małżeństw, to jest skrajność, tylko to są ludzie, którzy, nie wiem, może nie wierzą w Boga i tak dalej, ale cenią sobie na przykład wolność. I gdy ja traktuję swojego Facebooka jako bardziej taka platforma do reklamy moich programów, naszych programów, rzeczy, które tam promujemy w Realu 24, to zapraszam po prostu, kto się tam zgłasza do tego limitu 5000 osób. I mnóstwo kobiet szczególnie po programach moich, wywiadach szczepionkowych, nazwijmy to, dodawały mnie do znajomych. Ja je wysyłałem, przepraszam, widzę, że pani profil jest na przykład, nie wiem, opowiada się pani za przykładowo za aborcją, gdzie ja jestem. Nie ma u mnie tego żadnej. Ja jestem po prostu przeciwnikiem aborcji w każdej postaci. A on mówi tak, ale oglądałem pana programy, oglądałem w Realu 24 i inne stacje, wasze, te, które tam robiono na faszystowskie, nazwijmy w cudzysłowie, czy te takie niepoprawne politycznie, i bo opowiadacie się za szeroko rozumianą wolnością, w sensie szczepień, w sensie wypowiedzi nawet. Bo tutaj jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym do naszej dyskusji wrzucić. To po części, co mówi redaktor Zagórski, zabiera, odcina lekko wolności codziennie, tylko już naprawdę duże kawały spadają tej wolności. I to jest bardzo ważne. Ja przynajmniej, tak jak kiedyś bardzo sceptycznie do tego podchodziłem, że jest demokracja, jest to, jest tamto. Patrzmy, nawet sam fakt debat, tak? Nie ma, tak jak kiedyś były ważne, że w stacjach największych w kraju są debaty ogólnopolskie, gdzie ten Polak ma prawo wyrobić sobie swoje zdanie na temat kandydata. TVP zrobiło debatę, która moim zdaniem z debatą nie ma nic wspólnego, bo nie było konfrontacji między kandydatami. No tak, te pytania były bardzo tendencyjne. Pytania były też nie takie, jak powinniśmy rozmawiać, tak. Nie było najważniejszych wątków. A po drugie Polsat i TVN, ponieważ forowały swoich kandydatów, inni kandydaci nie zgodzili się na warunki, które oni zaproponowali. Więc jak gdyby w mediach mainstreamowych nie mamy debaty prawdziwej kandydatów, którzy startują na najwyższy urząd w państwie, i to jest moim zdaniem też jakiś symbol jakiegoś utraty wolności. Ale są na innych polach, które tutaj mógłbym podawać przykłady, nie mamy na to czasu, ale nad tym wątkiem też powinniśmy się zastanowić, że jednak ta wolność przy koronawirusie jest oprócz tych szczepień, to co mówi właśnie, że powinien ktoś decydować, czy ja chcę na przykład na koronawirusa, tak? Powinna być ta dobrowolność, ale w innych aspektach naszego życia, tak? Kiedy wiadomo medycznie, że maseczki szkodzą nam, bez względu na to, jaki mamy stan zdrowia, jednak forsuje się, żebyśmy je nosili. Przestraszono ludzi tak, że ludzie już po prostu nawet nie kwestionują tego, czy to jest dobre, czy to jest złe dla nich. No to jest też trochę promowane jak moda, tak? Tak, że nosimy, no zagłączyły się to jakieś domy. To też ma wpływ na wybory, na to wszystko, co jest związane z tym, kogo mamy wybrać. Ja patrzę na kampanię, dlatego też o tym mówiłem na samym początku, jako na podawanie nam, ja nie widzę pełnego światła tych kandydatów, nie mają nawet szansy, tak?
jeździł, przepraszam, to jest przytyk, był korona, była epidemia, jest epidemia, Andrzej Duda jeździł, rozumiem, jest głową państwa, musi wspierać, czy też tam być w pewnych miejscach. No każdy by robił, każdy na jego miejscu. Ale to wtedy stwórzmy taki czas dla innych kandydatów, żeby oni mieli też miejsce, czas, powiedzmy 3 miesiące na prawdziwą kampanię. Ale kto ma to stworzyć, panie Piotrze? Przecież władza, no, ale władza. Władza nie będzie organizować kampanii wyborczej konkurentom, tak? Bo na pewno gdyby było odwrotnie, jak było PO u władzy i Komorowski był kandydatem, to nikt jasne, nie pomagał. Ale ma przestrzegać prawa w mediach publicznych, nie przestrzega się prawa. Nigdy się nie przestrzegało i zawsze telewizja publiczna była łupem. Umówmy się, to nie jest kwestia, tylko oczywiście możemy sobie pomarzyć, że TVP będzie nagle idealną stacją, która będzie pokazywać wszystkie aspekty polityczne. To jest niemożliwe, to wiemy. Jest mocna stacja lewicowa TVN, mają gazety wyborcze i to jest w dalszym ciągu, nawet jeśli my będziemy robić 20-50 stacji internetowych, to w dalszym ciągu będziemy w mniejszości. W media narodowe. No ja chciałem się wiedzieć na ten temat, że demokracja liberalna to jest taki system, który jest pewnym parawanem dla pewnych działań. Tutaj o wolności nie ma co mówić. Dzisiaj widzimy kraj, który jest wzorem do naśladowania pewnej demokracji liberalnej, Stany Zjednoczone. Do czego to doprowadza? No, ten chaos na ulicach amerykańskich miast. Oczywiście to też jest walka polityczna pomiędzy demokratami a republikanami. Ale to pokazuje, jakie zdziwaczenie, jakie zdziczenie następuje w społeczeństwach, które na tej bazie takiej liberalnej wolności, wolności jednostki ponad wspólnotą, do czego doprowadza. I ja się nie zgodzę tutaj zupełnie z tymi szczepionkami w taki sposób, że są sytuacje takie, w których musimy się dostosować do pewnych działań państwa, bo inaczej to, nie wiem, na przykład państwo polskie powiedziałoby do mnie, panie Bąkiewicz, ma się pan stawić do jednostki wojskowej, bo wróg atakuje. Ja bym powiedział, nie, bo ja nie chcę, mnie noga boli. I teraz powiem, dlaczego tak jest, że my się na to nie możemy zgodzić. Dlatego, że wszystkie autorytety poupadały. Upadł autorytet państwa, autorytet kościoła, autorytet ojca w domu upada. Niszczone są te lewicowo-liberalne, ten ściek po prostu niszczy, rozwala wszystko. Ta popkultura, która niszczy te autorytety. Przechodzi przez Polskę od tych 30 lat, dobija wszystko to, czego jeszcze PRL nie zdążył zrobić. Zresztą ja uważam, że dużo bardziej skutecznie. Tak? Dlatego tu jest problem, bo jakbyśmy wiedzieli, że istnieje prawdziwa pandemia, prawdziwe zagrożenie, jest prawdziwy lek, gdzie mamy zaufanie do władzy, to byśmy inaczej myśleli. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest dżuma, która nas zabija i ktoś powiedział, że ma prawdziwy lek na to, żeby uleczyć, ale żeby on działał, to muszą się wszyscy do tego dostosować. No to co, bylibyśmy za tym, czy byśmy byli przeciwko? Dzisiaj ja tak samo uważam, że to jest pewna taka hipokryzja władzy, która mówi o tym, że mamy się zaszczepić na coś, co nie wiadomo na co, bo na który szczep koronawirusa, czy ta szczepionka będzie. Mówimy o czymś, czego w ogóle nie ma. Ale chciałem wrócić jeszcze do wyborów. Pierwsza tura wyborów według mnie to jest rodzaj również plebiscytu, na którym możemy sobie pozwolić dużo więcej. Nie musimy się tylko koncentrować na tych dwóch kandydatach, o których mówiliśmy, czyli na panu prezydencie Andrzeju Dudzie i panu Rafale Trzaskowskim, tylko możemy sobie pozwolić na dużo swobodniejszy wybór. Prawdopodobnie prawie na pewno będzie tych dwóch kandydatów, przejdzie do drugiej tury wyboru, do drugiej tury wyborów. No i tam według mnie mamy wybór pomiędzy, użyję takiej rewolucyjnej nazywnictwa, z jednej strony mamy awangardę rewolucji pana Trzaskowskiego, z drugiej strony mamy pana Dudę, który jest maruderem tej rewolucji. Dlaczego? No, dlatego, że wielokrotnie niejednoznacznie wypowiadał się chociażby na temat jakichś związków partnerskich, legalizacji tych związków partnerskich. Oczywiście dzisiaj jest
ta narracja zupełnie inna. No przecież Prawo i Sprawiedliwość, jeśli traktować to jako bazę dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, no nie, przez te kilka lat nie zdołało przeforsować antyaborcyjnej ustawy. No to są takie kwestie fundamentalne dla... No to prawda, zabrakło, jeśli chodzi o PiS, to zdecydowanie wiemy, to jest osobny temat. PiS nie zdał egzaminu, nie zrobił tego wszystkiego, co obiecał, nie rozliczył afer, nie zrobił repolonizacji. Prezydent Duda jest w mojej ocenie człowiekiem miękkim, jednak ktoś, kto wyszedł z Unii Wolności, to jednak ta Unia Wolności w nim siedzi. To są jego przekonania. Wiem dzisiaj, że na niego zagłosuję, ponieważ nie mam innego. Mam kontrkandydata, który absolutnie mi nie odpowiada i wiem, że będzie chciał doprowadzić Polskę do upadku, w sensie w tych wartości chrześcijańskich, o które nasi przodkowie walczyli, o których my chcemy. Ale jeśli mógłbym tylko spuentować, panie Piotrze, i uważam, że jeden i drugi kandydat no, różnią się, no bo jeden jest awangardą, czyli idzie w czubie, drugi jest maroderem, ale jest jeszcze jedna rzecz, która z mojej perspektywy pragmatycznie zupełnie powinna wskazywać, że jednak trzeba zagłosować na Andrzeja Dudę. No on jest pomimo pewnie swoich przekonań, niedokładnie takich, jakie deklaruje, tak sądzę przynajmniej, to jest związany pewną presją środowisk konserwatywnych i prawicowych, które na niego naciskają, tak. Jego wyborców. Tak. I on jest więźniem tego. Tak. Czyli on nie, jak dojdzie do władzy, to on nagle nie uruchomi dla homoseksualistów, nie wiem, małżeństw tych homoseksualnych, tak, bo to nie są małżeństwa żadne, czy adopcji dzieci, czy nie pójdzie w jakąś skrajność, a myślę, że Rafał Trzaskowski nie będzie miał z tym żadnego pierwsze, problemu. Co zrobi to. I pragmatycznie wybierając, nie czując chęci czy krytycznie oceniając prezydenturę Andrzeja Dudy, no jednak wydaje się dosyć jasnym wyborem, że no to bliższy on jest nam, no bo mówię, z tych powodów on nie będzie mógł się posuwać tak daleko, nawet jeśli w nim, no, a czego nie jesteśmy w stanie jakby sprawdzić, jakie są jego do końca intencje, nawet jeśli w nim by ta Unia Wolności siedziała bardzo, bardzo głęboko. I to jest taki argument, który jest bardzo ważny. I ważna jest też aktywność wyborców Andrzeja Dudy, tak? Która powinna wymuszać na nim te działania konserwatywne, prawicowe i nie dopuszczać do tego, żeby w trakcie na przykład kolejnej prezydentury swojej, kolejnej kadencji, no gdzieś w jakieś nurty lewicowe bardziej przechodził. Ja to jeszcze, jeśli jeszcze mogę tylko powiedzieć, po wyborach parlamentarnych napisał o tym... Ojejciu, ktoś... Dobry, Bąkiewicz się rozgadał. Macie następny... Dobrze. Mamy czas. Jeśli mamy czas, to bym tylko powiedział... Jedno słowo. Solidarnej Polski i pan wiceminister Ojejciu... Patryk Jaki napisał taki post na Facebooku, w którym powiedział, że jeśli nie zaczniemy bardzo energicznie działać na rzecz konserwatywną, prawicową, to staniemy się jak prawica na zachodzie Europy. Czyli zejdziemy na pozycję. I dobrze, że pan o tym mówi, bo tego nam brakuje zdecydowanie. I tego oczywiście w tej chwili nie zrobimy, nie będziemy nagłaśniać, atakować, że ma być bardziej zdecydowanie, bo mamy za 10 dni mamy wybory. Tak? Prezydent Duda idzie do Stanów Zjednoczonych. Chcemy, żeby jednak prawica miała lepszego czy gorszego, a jednak przedstawiciela. Niektórzy chcą pana Bosaka, no nie ma szans, ale poprzez kandydowanie na pewno wypromuje konfederatów, być może będą mieli więcej i będą tym takim pilnującym PiS-u, żeby był bardziej skuteczny. Pani Aldona, jeszcze poproszę i za chwilę wrócimy do pana Janusza i będziemy powoli kończyć. No cóż, mogę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o wyborach, o kampanii, że rzeczywiście potrzeba większego zaangażowania prawicy i tej konserwatywnej części społeczeństwa, dlatego że ona ginie. I mamy z jednej strony ten nieprawdopodobnie agresywny atak tej lewackiej części. Nie wiem, czy panowie widzieli ten spot najnowszy, który się chyba pokazał Rafała Trzaskowskiego. Nie idźcie na wybory, gdzie z jednej strony mamy takich ludzi
powiedzmy, no, niezbyt atrakcyjnych wizualnie, agresywnych, tendencyjnie pokazanych. To my, czyli ten tam narodowiec zaciśniętą pięścią wymachujący, jakaś tam pani, która rozumiem ma reprezentować tą pobożną, która tam była modlitewną, moher. I oni są agresywni, a potem jest ta śliczna młoda para, która mówi, ale my pójdziemy, europejsko otwarta. Pora jest, żeby konserwatywna część społeczeństwa pokazała, jak wielki fałsz jest w tych słowach, jak podłym kłamstwem to jest pokazywanie w ten sposób społeczeństwa. Pora, żeby pokazała, że przecież ta konserwatywna część, ta narodowa, ta nasza tradycja jest przepiękna. Procesja w Łowiczu jest wpisana do Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. To jest coś, co zachwyca ludzi na całym świecie. I ta prawa część społeczeństwa, ta konserwatywna, powinna zaakcentować to i dać w ten sposób odpór tej takiej nieprawdopodobnie agresywnej lewackiej propagandzie. Jeżeli pan prezydent Duda jedzie do USA, oczywiście to nie jest przypadkowe, że jedzie w tym momencie. Marszałek Grodzki go za to atakuje, usiłuje pomniejszyć rangę tej wizyty, to trzeba pokazać, że pomimo wszystko USA ciągle są najpotężniejszym krajem na świecie. W związku z powyższym to jest ważne. I naprawdę, no oczywiście, no, Andrzej Duda nie jest człowiekiem bez wad, nie jest politykiem bez wad. Rzeczywiście okazał się za miękki, zwłaszcza jeśli chodzi o reformę sądownictwa. Ale naprawdę, nie ma alternatywy. My mamy prawo, jak pani Moszbacher, czy nam mówiła, czy nie mówiła, wycofała się potem. My mamy prawo myśleć tak, jak chcemy, robić to, co chcemy. Na tym polega ta wolność, którą zresztą na sztandarach całe to lewactwo pani redaktor, że partia rządząca tego nie pokazuje. To jest błąd, ale ta partia ale nie tyle nie pokazuje, tylko delikatnie, nie tak jak lewica nam na chama, pcha nas w tym kierunku. Dokładnie, ładnie pan to określił. Tak. Pcha nas w granicę. A prawicy mówi się, że mamy się modlić. To, co mówił Robert Bąkiewicz. Pcha nas w kierunku prawicy, która nie jest prawicą. Pcha nas w kierunku Europy, pokazuje nam Europę jako coś, co mamy, tak jak w tej reklamie, tak? Że jesteśmy europejscy. Nie ma. Mówię wprost, mieszkałem tam przez 14 lat. Europa jest martwa. Koniec. Nie ma co dyskutować, mówić, że mamy tam się patrzeć. Stany też umierają. Ale widzimy, jakie problemy. Koniec. To i musimy wrócić, nadzieja, że... co ja bym powiedział, musimy wrócić do naszej polskiej, fantastycznej tożsamości, kultury. Do tego, co nas, co tutaj jak we czwórkę siedzimy, z czego jesteśmy dumni i co nas kształtowało w życiu. No i z tej, jeżeli. I nie wiem, czy Andrzej Duda jest w stanie, a w ogóle z PiS-u, nawet Jarosław Kaczyński, czy jest ktoś wśród tych polityków, którzy w ogóle są w stanie nas, panie jako Polacy, panie Piotrze, ale tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, bo będziemy kończyć. Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. To wszystko jest racja. Z tym, że w tej chwili mamy 10 dni, tak? I z tego całego niezadowolenia musimy coś wybrać, tak? Wybieramy, przynajmniej w moim przekonaniu, wybieramy Dudę. Czy jesteśmy z niego zadowoleni? Nie, wolelibyśmy kogoś innego. Ale czy nie powinniśmy zacząć od siebie i więcej wymagać od PiS-u, żeby nam nie wciskali tego zadowolenia, właściwie braków, żebyśmy nie wymagali, znaczy powinniśmy od nich więcej wymagać, tak? Wręcz naciskać, żeby działo się to, co my chcemy, a nie to, co oni nam podają, bo też wiemy, że telewizja publiczna, no jest, to nie jest telewizja, za którą przepadamy, bo nie pokazuje delikatnie nam tak mówiąc. Panie... Delikatnie mówiąc. Panie redaktorze, ale my po prostu przegramy tą wojnę, nie mając innych wyborów. Przegramy tą wojnę taką cywilizacyjną, która się toczy, która Gazeta Warszawska często podejmuje. Tutaj przecież deklaracja stambulska jest niewypowiedziana. Pan Kurski prowadzi telewizję polską w taki sposób, że ten syf popkulturowy, czy te nowe trendy kulturowe niszczące rodzinę są tam na porządku dziennym. Te seriale, w których... No właśnie tego nie rozumiem, te seriale, nie wiem dlaczego my mamy... Były brazylijskie, teraz mamy rosyjskie i ukraińskie. Mamy ukraińskie, w których to pokazuje się Polaków. Ale mamy ciągle homoseksualistów jako postaci pozytywne. Dlaczego nie wspieramy rodziny, tradycji? No tak, dlaczego tego nie afirmuje? Ale kto o tym ma decydować? Dlaczego tego nie afirmuje? Ale przecież mamy Radę Krajową i mamy tych pana Czabańskiego bodajże, który jest przecież wielkim... Ale to Czabański jest nadanie tak samo Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale dlaczego nic nie robi? Mówi o jakichś wartościach, walczy o jakieś futerka, a nie zajmuje się tym, czym się powinien zajmować. Bo telewizja i radio mają promować PiS.
mają mówić, jacy są fajni i pokazywać dobrze, ich. Dobrze, panowie, bo będziemy za chwilę kończyć. Ja jeszcze chciałem poprosić pana Janusza Zagórskiego. Przepraszam, panie Januszu, bo następnym razem namówimy pana, żeby pan przyjechał do nas tutaj do studia, bo tutaj u nas gorąco jest, ale nie zapominamy o panu. Ten dużo nowych tematów się na pewno pojawi. A propos wyborów, jak najbardziej. Chciałem tylko słóweczko jeszcze po pierwsze, to może tak nie... Jeżeli mamy różne oczekiwania wobec tych kandydatów, których zresztą państwo część większość wymieniacie pana Dudę, to dajmy im szansę jeszcze, żeby tak powiem, oni się wykazali w tą stronę, którą oczekujemy. Czyli nie udzielajmy im teraz na 10 dni ostatecznego i bezwarunkowego poparcia, bo koniec końców może da coś się jeszcze z nich wydusić. To jest jedna refleksja. Druga dotyczy generalnie programów tych wszystkich komitetów wyborczych i z naszego punktu widzenia Polska potrzebuje gigantycznej, radykalnej reformy konstytucyjnej i w obszarze ustroju gospodarczego i politycznego. I tak przeglądam te wszystkie programy właśnie wyborcze, to jedyny jakiś sensowny, zbudowany, nie zgadzam się w kilku strategicznych punktach z tym programem, ale przynajmniej jest spójny, jest to znowuż program Konfederacji, gdzie w zasadzie wszystkie najważniejsze zagadnienia, łącznie z tym, żeby zwrócić uwagę na to, by bronić zasobów prawda, naszych kopalnych przed eksploracją zagranicznego kapitału, żeby to zabezpieczyć w sensie ustawowo-konstytucyjnym, żeby zmienić ten ustrój w kategoriach sądownictwa, jak ono funkcjonuje. Właściwie poza Konfederacją nikt nie ma jakiejś spójnej koncepcji wielkich reform prawda, ustrojowych w Polsce. Mamy zostać w tym zasadzie, co jest, a to naprawdę jest w sumie chore, bo to jest też nie bardzo się różni od tego, co dzieje się na Zachodzie. Tu pan Piotr Szlachtowicz dobrze mówi, mówiąc, że to tylko gnije, ten Zachód się kończy, ale my zbudowaliśmy system niewiele od niego różniący się. I albo zaczniemy myśleć, że koniec końców trochę może jeszcze dłużej pożyjemy, ale nie tak za długo i zaczniemy myśleć o wielkich reformach u siebie ustroju, prawda? Żeby po prostu uniknąć tego, do czego Zachód dzisiaj doszedł. No bo przecież my naprawdę się ustrojowo niewiele od nich różnimy. Więc skoro tego nie ma w debacie prezydenckiej, z wyjątkiem niektórych kandydatów, że napisali przy tym kwity na ten temat, to my w ogóle pływamy w powietrzu z całą tą kampanią. Ona naprawdę niczego istotnego nam nie da. Niewątpliwie ten spór dotyczący spraw światopoglądowych, to gender, to wszystko, to jest jedyne, co napędza tą kampanię i to w gruncie rzeczy uważam, jeśli chodzi o ratunek dla Polski, to no, nie uratuje nas akurat ta bitwa o to, chociaż są to ważne rzeczy, ja też wcale się od nich nie odcinam. Dziękuję, bo wiem, że nie będę przedłużać, bo macie końcówkę programu. Panie Januszu, dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli się spotkać w kolejnym programie. Bardzo dziękuję za pana opinię. Możemy tylko żałować, że, znaczy ja osobiście żałuję, że nie mamy czterech mocnych kandydatów, spośród których moglibyśmy wybierać i każdy z nich, żeby miał 25% w tej pierwszej, w tych sondażach, żebyśmy mogli wybrać i wtedy być może okazałoby się, że moglibyśmy więcej wymagać, a tak to mamy tylko dwóch. Wybieramy między mniejszym złem, a totalnym złem. I to niestety jest bardzo złe. Dosłownie jedno słowo bardzo bym prosił na koniec, panie Robercie. Ja się zgadzam, że trzeba wymagać w tej chwili od pana prezydenta Andrzeja Dudy jakichś konkretnych zmian. Na stole leżą różne sprawy. Obywatelski projekt ustawy o ochronie życia od poczęcia, obywatelski projekt Stop 447 powstrzymujący roszczenia organizacji żydowskich, wypowiedzenie konwencji stambulskiej. To są rzeczy, które można załatwić bardzo szybko i ja uważam, że jeśli pan Andrzej Duda jest prezydentem konserwatywnym, prawicowym, to powinien przynajmniej jeden z tych postulatów przed wyborami załatwić i pokazać, że mamy prawo na niego głosować z takim spokojnym sumieniem. Panie Piotrze. Ja bym chciał, jeśli mam głosować na Andrzeja Dudę i jakoś zachęcać nawet widzów Realu 24 do tego, by jednak wybrali w drugiej turze Andrzeja Dudę, to tak, Stop 447, konkretna dyskusja z Donaldem Trumpem na ten temat, zatrzymanie aborcji, zatrzymanie konwencji stambulskiej, stop tego gender, tego szaleństwa lewicowego, które rozbiło Zachód, który już, tak jak powiedziałem wcześniej, jest martwy. Jeśli chociażby jedno lub z dwóch tych, a przede wszystkim stop 447, jeśli było zatrzymane, to jest szansa na to, że coś się zmieni i że można mu jakoś zaufać w tej drugiej kadencji. Zobaczymy, jest dużo czasu jeszcze, te 10 dni, a później druga tura i te dwa tygodnie, które będą kampanią. Zobaczymy,
myślę, że będzie ciekawie, ale jeszcze na koniec. No nie ma takich kandydatów i nie ma takiej dobrej sytuacji, jak pan powiedział, panie Piotrze, że czterech, z których mają po 20%. Tak byłoby najlepiej, albo przynajmniej trzech po 30%. Ale mamy to, co mamy i rzeczywiście potrzebujemy gruntownej zmiany. Nie sądzę, że za Andrzejem Dudą to się zdarzy. Czyli to, co powiedział pan Janusz Zagórski, jest jak najbardziej. Potrzebujemy i to od zaraz. Panie Aldona. No cóż, ja myślę, że prezydent Andrzej Duda ma jeszcze czas, żeby potwierdzić swoje stanowisko, na przykład jeżeli chodzi o ideologię LGBT i nie cofać się i powiedzieć wprost, mam prawo tak mówić, polskie społeczeństwo ma prawo tak mówić. Mam nadzieję, że być może tym największym gwoździem programu jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i tym, co z tej wizyty wyniknie, będzie na przykład kwestia Stop 447. I ważniejsza niż to, ile żołnierzy zostanie przerzuconych z Niemiec do Polski amerykańskich. Zatem być może i jeszcze, mam nadzieję, pojawi się coś, co spowoduje, że jednak ta część prawicowa społeczeństwa zdecyduje się głosować na Andrzeja Dudę, a przynajmniej zdecyduje się nie pozostać w domach. Natomiast ja też mam wielką nadzieję, że ta kampania wyborcza, tak jak poprzednie kampanie wyborcze, pozwoli zbudować jakąś siłę prawicową w wyborach parlamentarnych i że w następnych wyborach parlamentarnych będzie ta prawicowa siła, która wejdzie do parlamentu i która spowoduje, że trzeba będzie się z tą konserwatywną, prawicową, narodową częścią społeczeństwa wreszcie zacząć liczyć tak, jak to być powinno. Czyli liczymy na Konfederację. Też musimy wziąć pod uwagę, że PiS jest jaki jest, ale ten rozłam już powstał. Myślę tutaj o zachowaniu pana Gowina, więc też nie wiadomo, jak to będzie, czy nie okaże się wkrótce, że Zbigniew Ziobro pójdzie swoją drogą i może do tego dojść. Prezes Kaczyński nie będzie wiecznie, także tutaj też jest niebezpieczeństwo. Martwi mnie to, że my w tej chwili mówimy o takich odległych planach, że pan Duda wprowadzi, mając nadzieję, że wygra i wprowadzi pewne zmiany, a musimy wziąć pod uwagę, że jego miękkość, jego niezdecydowanie, o którym już wiemy przez pierwsze 5 lat, spowoduje, że za 2 lata, jeśli wygra, to po 2 latach robienia czegoś dla prawicy, zacznie powoli budować swoją własną partię i szukać swojego przystanku po 3 latach. Być może znowu zadzwoni do niego pani Merkel i mu coś obieca i on wtedy zmieni swój front, albo będzie zakładał w Polsce nową partię. Więc tak naprawdę na polityku by nie należało patrzeć w dłuższej perspektywie, tylko tu i teraz wymagać od nich i tutaj liczymy na to, że na prawo coś powstanie, na prawo odpis, co będzie bardziej zdecydowane. Ale to już o tym porozmawiamy, myślę, w następnym programie, do którego państwa już dzisiaj zapraszam. Chcę podziękować, był z nami pan Janusz Zagórski z niezależnej telewizji NTV, pan Robert Bąkiewicz, Media Narodowe, Piotr Szlachtowicz w Realu 24. Ze mną w studio pani Aldona Zaorska, wybitna publicystka Warszawskiej Gazety. Oczywiście zachęcamy i zachęcamy do oglądania wszystkich naszych telewizji. Wspierajmy się. Ja się nazywam Piotr Bachulski. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na kolejny program. Dziękuję. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.